My możemy się odwrócić. To dawaj. Co myślisz? Weź myślę, że to dobre. A tobie by nawet blond pasował. A ty mnie tak dobrze rozumiesz. Ja książkę czytałem o tobie, wiesz? Nie widziałeś, że ten napisali o tobie twoją biografię? No właśnie, i wydaje mi się, że naprawdę ją dobrze przeczytałeś. I na pewno ze zrozumieniem. Tak, no streszczenie czytałem, ale to starczyło. Na razie to wygląda, jakbyś przeczytał ją całą. Ale fajnie, że się przyznałeś, to może czymś się jeszcze zaskoczę. A ty co, no to chcesz brać ślub? W ogóle się pyta mnie, nie, że ze mną. Jesteśmy na stopie flirtu, romansu. Już jej niosą suknię z welonem. Wstęp do czegoś więcej? Już skończyły. Najśmieszniejszy paradoks jest taki, że patrzę wczoraj na Beaty dłonie, no mówię, coś mi się świeci podejrzanie. Patrzę na pierścionek, a to jest ten, który dostałem od Agaty zaręczynowy. No i takie pierwsze gdzieś tam oznaki fajnej relacji, która może być spoko i która może być taka, że coś więcej niż po prostu sparowanie się z kimś tutaj. Albo do następnej imprezy, jak przelizasz kogoś. Nie, no na pewno będę chciał ją poznać lepiej i się na niej skupić. Nie, no Marta jest grzechu warta, nie? Tak jest, pse pani. Przepraszam, mogę iść już na przerwę? Dobra, wchodzi z nami. Gdzie? No właśnie mówię, że trochę za długo to trwa. Wchodzimy do kręgu i każdy bierze swoją parę i mówi tak, zamknij się pocałuj mnie i lecimy w ślinę. Serio? Tak, dawaj. No i ale robimy to? No teraz tak, wszyscy. Ej, ale robimy to. No tak! Wchodzimy. Go. Mam wiadomość. Tak. Wiadomość masz? Zamknij się pocałuj mnie. Skąd wy to wzięliście? Nie mogę, stary, z tego twojego spojrzenia, jak ty się wiesz. 12 godzina, Jay ciągle ma to samo spojrzenie, jakby nic... w ogóle też się wiesz, ale wydaje mi się, że nie dają. Nie, ale pasowałbyś tak z tym spojrzeniem na brameczkę. No wiesz, jakby czasami nie musiałem nic mówić. Takie zachowanie też w stosunku do Dawida i Matiego, no dla mnie chamskie troszkę, nie? Że ich tak odsunął, no ja bym tak sobie, no nie dał. No ja też. Pytanie tylko, czy to właśnie samiec alfa, czy to taka pokazowa? No właśnie. 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 I czy trzeba będzie go utemperować, czy... Czy go będziemy musieli podtopić w basenie, czy nie? Agata! Ściekła Agata! Przestań, zostaw ją! Co? Przytuliłaś się, czy nie? A złapał cię już za kolano, czy jeszcze się wstydzi? Na razie to jest patyka. Wygrałaś! To jest wygrałaś za wody. Wcale, że wyciąganie nie ma patyka z wody. Wcale, że nie ma testu patyka. Tak, tak, jasne. Nie, to nawet nie patyka, gałąź! Można powiedzieć, że kawał badyla. A czym się zajmujesz? Jeżdżę tirem. A sport? No widać, że uprawiasz. No właśnie, nie masz sylwetki tirowca, że tak powiem. Typowego, nie podjadam, nie. Ja słyszałem, że ja mam ładne stopy na mężczyznę. No. Żartujesz, naprawdę? No. Pokaż. Nie, no musisz, tak naprawdę. Nie, naprawdę. Nie, nie. No, śmieję się. Serio? Tak! Mam ściągać stopy? No Ola, rozbierają mnie. No słuchaj, zaprezentowałem. No zazwyczaj jakby brzydkie, nie wiem. Jak na faceta jest, naprawdę jest, który chodzi w roboczych butach. Przyjemnie. Jest naprawdę fajnie, no. Potrafię idealnie udawać dużo zwierząt. Zrób krowę. Ja z osłem gadam czasem. No zwierzęta, to wiesz, duża odpowiedzialność, w sensie trzeba się zajmować. Jak nie tutaj 19, to ty 21. Młodziaki, fa. No będę musiał was bawić tutaj. Mój ostatni były właśnie był w twoim wieku. No, idealnie tyle samo co ty. Ale ja ogólnie lubię starszych facetów, chociaż tutaj w tym programie zauważyłam, że
Wiek nie ma znaczenia. No, jak jest... dziecinny głupi jestem cały czas, także to wiesz. O Jezu, przyjemnie. Aha. Tylko mów jak wiesz za mocno, bo czasami lubię trochę mocniej. Ja nie mogę z ciebie. Dlaczego? Nie? Co się dzieje? Jesteś no niestety tego nie rób, bo tam to jest fetysz, nie wiesz, i oczy na Chińczykom razu się ja myślałem, że to masaż, wiesz? Ja też tak myślałam. Nie mogę się opierać. Masz 21 lat, bo zaraz odejdziesz do innego, to muszę się dwa razy bardziej starać. Tu mogę, tak? Nie masz. No możesz. O kurde. Przepraszam cię, ale tak się skupiłem na kosmiczny tyłek, dlatego można NASA wezwać, bo to tyłek prosto z kosmosu. A, no okej, okay. I... Ale no, dobra, ale to... Pośladki Agi są idealne. Soczysta, zdrowa pupa. Zdrowa dziewczyna.